Nowy sposób zakupu biletów na przejazdy z kolejami dolnośląskimi dotyczy zarówno tiketów jednorazowych, okresowych, jak i sieciowych. Do dyspozycji kupujących bilety przez internet są wszystkie ulgi oraz promocje. Koleo to jedna z kilku platform istniejących na terenie Polski. Jest to taki innowacyjny produkt polski, który stara się skupić wszystkich przewoźników kolejowych, oferować wszystkie możliwe zniżki w sposób łatwy, prosty i przyjemny. Te systemy sprzedaży, te interfejsy sprzedaży są różne. Koleo się tutaj wyróżnia na plus pod względem dostępności i łatwości jakby użycia. A zatem koniec ze staniem w kolejkach przy kasie czy szukaniem konduktorów. W zakupie biletu na pociąg na platformie Koleo faktycznie nie ma nic trudnego. Wystarczy wejść na stronę koleo.pl, wpisać skąd, dokąd chcemy jechać. Wybieramy ewentualnie datę, jeśli ta data się różni od tej, która jest w tej chwili, w momencie, w którym kupujemy. Wybieramy ewentualnie ulgę, jeśli ta ulga jest nam potrzebna, ale zanim to zrobimy, po prostu skąd dokąd wciskamy połączenia, pokazuje nam połączenia w tych godzinach, które ewentualnie wybraliśmy. Obok od razu cena biletu normalnego, czy tam w jakiejś ofercie. Jeśli chcemy ulgowy, to wybieramy ulgowy. Zaznaczamy, ile osób ewentualnie, jeśli chcemy dla większej ilości osób i naciskamy kupuj. Ci, którzy obawiają się trudności w przypadku wyjazdu poza region Dolnego Śląska, mogą być spokojni. Koleo skupia praktycznie większość przewoźników, oprócz może jednego dużego, większość przewoźników w Polsce i możemy wybrać również trasę wybiegającą poza województwo dolnośląskie różnymi przewoźnikami. Nie musimy się martwić, że tam nie kupiliśmy jakiegoś przewoźnika bilet, po prostu zaznaczamy, kupujemy, on tam dzieli w odpowiedni sposób między przewoźników tą trasę i to jest też pewna innowacja i ułatwienie. Jak mówi zarząd Kolei Dolnośląskich, dołączenie do platformy Koleo było odpowiedzią na wnioski pasażerów, którzy korzystali z takiej formy zakupu biletów w innych częściach kraju.